Siemaneczko, witajcie na moim kanale, jest Amanda, ze mną jest Lena. Lena, która jest troszkę obrażona, ponieważ matka wychodzi dzisiaj, tak? Fajne bardzo, że się będzie odcinek, bardzo. Tak, oczywiście chciałam się do niej przywitać, przypomnieć o subskrybowaniu tego kanału, żeby być na bieżąco. Zapraszam również na mojego Instagrama i na mojego TikToka. I poznacie Agnieszkę. Czemu to się puściło? Poznacie Agnieszkę dzisiaj, ja teraz idę się ogarnąć, też pogodę mamy tak paskudną, bo po prostu leje deszcz i jest burza od wczoraj. No ale nic, jesteśmy umówione, że wychodzimy. Lena smutna, że nie idzie z nami, tak? Bo nie mogę! Bo to jest noc, znaczy no, wychodzimy o 18:30, czyli mam jeszcze godzinę w sumie, niecałą, żeby się ogarnąć. Czekam na moją mamę, mama przyjdzie po Lenę. Mieliśmy iść dzisiaj na odpust, ale no, pada deszcz i jest burza i w ogóle jest tragedia. Ale podjedziemy po prostu na rynek, zjemy sobie pizzkę. Tak nie było. Co nie było? Mamy się nie chce iść na odpust. Nie, bo patrz jak tam leje, tam pada deszcz, burza, nawet nie wiem czy ten odpust szczerze nie odwołali. A Emilka dalej od nas mieszka, a przyszła tutaj na zbuta. Z buta przyszła, o tak właśnie przyszła Emilka i bardzo dziękujemy, bo dostaliśmy świeczuszki, patrzcie jakie ładne. Moja jest fioletowa. To jest kogo? To jest moja i ma serduszka tutaj. A Leny, o. Kto tu postawił ten telewizor? No nie wiem, on tu tak stoi odkąd tu mieszkamy. I tu mamy kolejną moją. Śliczne, więc bardzo, bardzo dziękujemy za świeczki. Tak jak mama postawiła tu buty. Tu postawiłam buty, ale dwa obok siebie, a Lena, że biega po domu, to się wywróciła. Nie, ale ja tak biegłam, tak i to. Bo po domu się nie biega, chyba wszyscy wiemy, że po domu się nie biega, ale Lena biega, a biegasz. A potem krzyk jest i nic, idę się ogarnąć, bo ja nie wiem, co mi się dzieje z cerą. Jaki znowu krzyk? No znowu krzyczysz. Krzykaczu, o już się obrażę. No idę się malować, bo oglądałam ostatnio odcinek Moniki Kociołek i teraz sobie konturuję twarz w inny sposób. Teraz wam pokażę jak. Dobra, z racji tego, że nie mam jak położyć sobie aparatu w łazience, niestety, muszę przekmienić to kiedyś jakoś. To nałożyłam podkład, on jest trochę za ciemny, ale zaraz będę go rozjaśniać sobie korektorem. Podkładzik mam taki, gdyby ktoś pytał. I teraz nałożę sobie korektor, potem bronzer i będę wam to pokazywać takimi etapami. Dobra, ja mam nałożony korektor, korektor mam z Fit Me i będę teraz go wklepywać. Dziwnie wyglądam, jak Indianin. Dobra, następnie mam bronzer i mam go tak wysoko. Właśnie to widziałam u Mony i spodobało mi się takie konturowanie, więc i tu mam jeszcze, i tu trochę. A bronzer mam z Douglasa. No, mam z Douglasa i to jest numerek 08 Carmel. No i go sobie też wklepuję gąbeczką i w sumie potem już tylko daję puder, bronzer, ale to potem już daję produkty suche. Okej, okay, tak się ustawiłam, trochę będę mogła zrobić bez lusterka, więc puder mam z L'Oreal i ja nakładam puder na całą twarz. Dobra, mam nadzieję, że nałożyłam go dobrze. Dobra, teraz nakładam bronzer. Bronzer mam z Bonjour czekoladkę i nakładam go tak samo jak tamten wcześniejszy. O Jezu, jestem ślepa w tym aparacie, nic nie widzę. No ale wysoko go nakładam. I ostatni, jeżeli chodzi o twarz, to jest róż, jest on z Eveline. Ja mam 03 jakiś numerek i ja go nakładam, pójdę z tym do lusterka, żeby sobie nie zrobić krzywdę. Ale ja go nakładam tak trochę wyżej niż ten bronzer i tak najeżdżam na ten bronzer, żeby to się tak pomieszało. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Dobra, i ja sobie ogólnie na oczko tutaj nakładam moją dziwną paletkę z Lovely. Ona jest strasznie zajechana już, bo ona ma swoje czasy, swoje młodości ma ze sobą. No i ja nakładam ten tutaj na całą powiekę i potem w kącik oka od razu wam pokażę. Bo ostatnio pytaliście, to ja nakładam rozświetlacz z Vibo, taki różowy. I to w sumie jest cały mój makijaż, potem tylko sobie czyszczę brwi z podkładu i pomaluję na końcu czymś usta. Jestem gotowa, a Lena jest gotowa? Lena głupieje. Swini. No, ale ja jestem gotowa, czekam na moją mamę i stwierdziłam, że... No wiem, ale gotowa na zabawy z babcią. No, jak chcę sobie porobić, jeszcze może jakieś zdjęcie zrobię, bo ostatnio w ogóle nie robię sobie zdjęć na Instagrama, zrobiłam bardzo dużo na wakacjach, no a trzeba dodawać. Bo tam jest coraz więcej was, już 43 tysiące wbiło dzisiaj na Instagramie, więc dziękuję, Lena. No, pewnie będę się do was odzywać w drodze, albo jak będziemy już na rynku, albo jak będziemy się żegnać ze księżniczką moją. Ja żałuję buziaka na papa.
Dobra, ja już jestem gotowa, ale na idzie mnie pożegnać, czy nie idzie? Czekam tylko na taksę sobie. To jest moja stylowa. Ruda, ty zostajesz. Bardzo mi pęknęła bank, jak chciałam nabrać. O, co zaraz zrobić nowe, dobra? Dawaj, kusiela. Dostałam bajkami w twarz. Dobra, Lena, bo puder mi zmyjesz. O, witacie, czekasz na mamę? Czekasz na mamę? Słodko, będę cała mokra. No, więc ja idę do Agusi i poznajcie Agę zaraz. Poznajcie Agę. Cześć. Pijemy sobie prosecco. Kulturalnie czekamy na pizzę i nie słychać mnie przez muzykę. Będziemy się meldować. Przyszła nasza pizzka i będziemy jeść. A tu mi ktoś przeszkadza i hałasuje jakąś muzą. Pójdzie spać, Lena? Nie? Wyspana? Zło nigdy nie śpi. No i mamy kolejny dzionek. Nie patrzę tutaj. Nie patrzymy tam, Lena coś tworzy. Zaraz będzie jechać z Matim i ja ogólnie wystawiłam ubrania na Vinted. Tutaj wam też podam nazwę mojego Vinted, gdzie znajdziecie moje ciuchy, Leny ciuchy, Leny zabawki, kosmetyki, też będę robić do niego porządek, więc takie co są nowe będą tam wystawiane. Dobra, okej, na razie nie pokazujemy cię. Więc no i wystawiłam rzeczy i już tam się sprzedało trochę, więc teraz będę pakować paczuchy. Nie mam czarnego tuszu w drukarce i będę musiała wszystko zmieniać na niebiesko, żeby te etykiety mi się jakoś podrukowały. No i jutro muszę zamówić sobie tusz. Lena, pokażesz jak skończysz? Tak, ale możesz nie wyłączać, to już kończę. I co mam tak trzymać? Bo ja już powiedziałam wszystko. To zaraz wyłączę kamerę po prostu. Siemano, siemano, siemano. I trochę ci kolory pomieszały, to jest taki różowy, jest niebieski. A wiesz to wyłącz. Jest tu pauza. Wróć. Ej, mamo, chyba się bardzo młodzieś nagliwać. Tu trochę, no, kolorów trochę więcej było w środku, więc mamy różowy, mamy czarny, którego bardzo widać, i mamy niebieski, a teraz patrzę w środku. Coś nie pykło? Nie wyszło. To z ciebie, bo ja nie dość muszę się karmić. Tak, tak. Lena, to twoja wina. Popsuła. Dobra, więc mamy kolejny dzień w sumie. Paczki wysłane. Poznaliście w tym odcinku Agnieszkę. Jeżeli chcecie odcinek z Agą, możecie pisać w komentarzu, jaki odcinek chcielibyście z nią zobaczyć. Jeszcze chciałam pozdrowić 5 osób, ponieważ w każdym odcinku pozdrawiamy 5 osób. Jeżeli ty chciałbyś bądź chciałabyś zostać pozdrowiony w kolejnym odcinku, wystarczy skomentujesz ten film, a być może wybiorę właśnie ciebie. A w dzisiejszym odcinku chciałabym pozdrowić Oliwię, Michalinę, Agnieszkę i Monikę. Agnieszkę i Monikę. Weronikę. Weronikę. Oraz Karolinę. Tak, oraz Karolinę. Pozdrawiam oczywiście wszystkich moich widzów. Jeżeli takie odcinki wam się podobają, to zostawiamy łapkę w górę, komentarz. Nie zapominamy o subskrybowaniu tego kanału. A ja się z wami żegnam i widzimy się jutro. Pa! Pa.